Czy zdarza ci się czasem myśleć za dużo? Te chwile, kiedy twoja głowa jest pełna myśli o tym, co było, co będzie, a co by było gdyby. To jak głośna, nigdy nie kończąca się rozmowa, która nie daje ci spokoju. Marek Aureliusz, mądry człowiek z dawnych czasów, powiedział coś ważnego. Zawsze masz możliwość żyć szczęśliwie, jeśli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić. Brzmi prosto, prawda? Ale jak to zrobić? Dziś pokażę ci 5 sposobów, jak to osiągnąć. Jeśli chcesz nauczyć się, jak nie martwić się tak bardzo i zacząć cieszyć się chwilą, to dobrze trafiłeś. Pierwszy sposób. Zrób krótką przerwę od myślenia. Czasami, gdy twoje myśli zaczynają tworzyć nieskończony wir, najskuteczniejszym sposobem na ich uspokojenie jest po prostu zrobienie krótkiej przerwy. To jak odpoczynek po intensywnym treningu, dając sobie chwilę, aby odzyskać siły i wyciszyć umysł. Wyobraź sobie, że jesteś w miejscu pełnym spokoju, na przykład w środku lasu, otoczony naturą, śpiewem ptaków, szumem wiatru. W takim otoczeniu łatwiej jest oderwać się od codziennych zmartwień i pozwolić umysłowi odpocząć. Stwórz podobne warunki w swoim otoczeniu. Wyłącz telefon, oddal się od komputera i poświęć kilka minut na coś, co cię uspokaja, na przykład spacer, krótką medytację lub słuchanie ulubionej muzyki. Przerwa od myślenia pozwala na wyciszenie umysłu i odzyskanie klarowności myślenia. Jest to moment, kiedy możesz odłożyć na bok swoje obawy i po prostu być w chwili obecnej. Po takiej krótkiej przerwie zrozumiesz, że problemy, które wydawały się ogromne, teraz są mniej przytłaczające i łatwiejsze do rozwiązania. Pamiętaj, przeciążenie umysłu myślami to często po prostu znak, że potrzebujesz odpoczynku. Pozwalając sobie na chwilę wytchnienia, otwierasz się na nowe perspektywy i sposoby myślenia. To nie tylko sposobność do odzyskania spokoju, ale i szansa na odświeżenie twojej kreatywności i efektywności w rozwiązywaniu problemów. Drugi sposób. Zajmij się prostą czynnością. Gdy twoje myśli zaczynają się rozbiegać we wszystkich kierunkach, skutecznym sposobem na ich uspokojenie może być skupienie się na prostej, fizycznej czynności. To trochę jak przestawienie kanału w radiu, gdy szukasz lepszego sygnału. Pomyśl o czynnościach, które wymagają zaangażowania zarówno ciała, jak i umysłu, ale nie są zbyt skomplikowane. Może to być coś tak prostego, jak wyrabianie ciasta, sadzenie roślin, malowanie, rysowanie, składanie origami, czy nawet składanie prania. Kluczem jest wybór czynności, która wymaga wystarczającej uwagi, by odciągnąć cię od wiru myśli, ale jednocześnie nie jest na tyle wymagająca, by wywołać stres. Podczas wykonywania tej czynności skup się na każdym jej aspekcie, na teksturze materiałów, których używasz, na ruchach swojego ciała, na dźwiękach i zapachach dookoła. Pozwól zatracić siebie w tej aktywności, pozwalając umysłowi odpocząć od ciągłego przetwarzania myśli. Ta technika nie tylko pomoże ci przerwać cykl nadmiernego myślenia, ale również może przynieść poczucie osiągnięcia i satysfakcji. Proste czynności mogą być nieoczekiwanym źródłem radości i spokoju, a regularne praktykowanie ich może stać się skutecznym narzędziem w radzeniu sobie z natłokiem myśli. Trzeci sposób. Ustal czas na zmartwienia. Kiedy twoje myśli zaczynają krążyć wokół tych samych zmartwień i lęków, ustalenie specjalnego czasu na zmartwienia może być skutecznym sposobem na ich kontrolę. To trochę jak umówienie spotkania z własnymi obawami, ale tylko na określony czas. Wybierz określoną porę dnia, na przykład 15 minut wieczorem, kiedy możesz poświęcić się na przemyślenia wszystkich rzeczy, które cię niepokoją. W tym czasie pozwól sobie myśleć o wszystkich zmartwieniach, obawach i co by było gdyby. Nie oceniaj swoich myśli ani się nad nimi nie zastanawiaj. Po prostu pozwól im płynąć. Po upływie wyznaczonego czasu zakończ sesję zmartwień i wróć do swoich normalnych aktywności. Jeśli pojawi się niepokojąca myśl poza ustalonym czasem, przypomnij sobie, że będziesz mógł się nią zająć podczas następnego czasu na zmartwienia. Ta metoda pomaga nauczyć twój umysł, że ma kontrolę nad zmartwieniami i obawami, a nie odwrotnie. Z czasem, dzięki regularnemu stosowaniu tej techniki, możesz zauważyć, że twoje zmartwienia zaczynają tracić na sile
poza wyznaczonym czasem, co pozwoli ci cieszyć się spokojniejszym i bardziej zorganizowanym umysłem. Czwarty sposób. Zastosuj metodę 5 razy dlaczego. Kiedy myśli zaczynają się mnożyć i stają się przytłaczające, metoda 5 dlaczego może pomóc dotrzeć do sedna problemu. To jak podróż do źródła rzeki, aby zrozumieć, skąd biorą się twoje myśli i uczucia. Metoda ta polega na zadawaniu sobie serii pytań dlaczego, aby dokładniej zrozumieć przyczynę twoich obaw lub zmartwień. Zaczynasz od identyfikacji problemu, a następnie pytasz, dlaczego ten problem istnieje. Po każdej odpowiedzi zadajesz kolejne dlaczego, aż dojdzie się do 5. Jeśli martwisz się o nadchodzącą prezentację w pracy, zapytaj siebie, dlaczego to robisz. Może odpowiedzią będzie strach przed oceną innych. Zapytaj więc, dlaczego obawiasz się tej oceny. Takie dalsze eksplorowanie pozwoli ci odkryć głębsze przyczyny swoich obaw, często prowadząc do zrozumienia, że pierwotne zmartwienie jest albo mniej istotne, albo ma rozwiązanie, którego wcześniej nie dostrzegałeś. Metoda 5 dlaczego pozwala przejść od powierzchniowego, nadmiernego myślenia do głębszego zrozumienia własnych emocji i przekonań. Może to prowadzić do bardziej świadomego podejścia do problemów i skuteczniejszych strategii radzenia sobie z nimi. 5. sposób. Znajdź ukojenie w naturze. Często nadmierne myślenie jest wynikiem życia w środowisku, które jest pełne stresów, ciągłych bodźców i presji. Stoicy zwracali uwagę na znaczenie związku z naturą i jej uspokajający wpływ na umysł. Spędzanie czasu na łonie natury może pomóc wyciszyć nadmierny szum myśli. Spróbuj znaleźć czas, aby regularnie wyjść na zewnątrz i połączyć się z naturalnym otoczeniem. Może to być spacer po parku, wycieczka do lasu, chwila przy stawie, czy nawet krótki moment, aby po prostu obserwować niebo. Naturalne krajobrazy i dźwięki pomagają uspokoić umysł i przynoszą poczucie spokoju i równowagi. Podczas pobytu na łonie natury staraj się być w pełni obecny. Zwróć uwagę na zapachy, dźwięki, tekstury i widoki dookoła siebie. Pozwól sobie poczuć swoją łączność z większym naturalnym światem, przypominając sobie o stoickiej idei, że jesteś częścią czegoś większego. Ta praktyka może pomóc w zmniejszeniu natężenia myśli i wzmocnieniu twojego związku ze światem zewnętrznym, co jest zgodne z filozofią stoicką. Przywraca również poczucie perspektywy, przypominając, że wiele zmartwień i problemów, które absorbują nasze myśli, są w gruncie rzeczy małe w porównaniu z ogromem i pięknem natury. Zmagać się z nadmiernym myśleniem to często trudna walka, ale stosując te 5 stoickich metod, możesz znaleźć ukojenie i spokój umysłu. Pamiętaj, że kluczem jest praktyka i cierpliwość. Tak jak Marek Aureliusz podkreślał kontrolę nad własnym umysłem, ty również możesz nauczyć się zarządzać swoimi myślami. Każda z tych technik, od krótkiej przerwy, od myślenia po łączenie się z naturą, ma na celu przyniesienie ci ulgi od ciągłego bombardowania myślami. Pamiętaj, że to ty jesteś panem swojego umysłu, a nie na odwrót. Zastosuj te metody w swoim codziennym życiu, aby stopniowo odzyskać kontrolę nad swoimi myślami i cieszyć się większym spokojem. Nie oczekuj natychmiastowych wyników. To podróż, która wymaga czasu i praktyki. Ale z każdym krokiem będziesz coraz bliżej osiągnięcia wewnętrznego spokoju, który stoicy uznawali za klucz do szczęśliwego życia. Pamiętaj, stoicyzm to nie tylko filozofia, to sposób na życie. Pozwól sobie na odkrywanie i eksperymentowanie z tymi technikami. Znajdź te, które najlepiej odpowiadają twoim potrzebom i stylowi życia. I ciesz się spokojniejszym umysłem w każdym dniu.